Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Esu, Might & Magic 6 na waszych ekranach, przed wami kolejny odcinek. Mam nadzieję, że czekaliście, jeśli tak, to jest mi niezmiernie miło. I plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że na początku popłyniemy sobie do Free Haven tymi statkami. Do Free Haven, do bezpiecznej przystani tak zwanej, czy tam wolnej przystani, czy jakiej tam. Ptak śpiewa, mocno i głośno. Dlatego, że chcę się nauczyć jednej umiejętności na poziomie eksperta, a mianowicie, uwaga, kupiectwa za 2000 sztuk złota. Akurat będziemy na zero, praktycznie, a dzięki temu będziemy mogli sprzedawać łuki bardzo, bardzo, bardzo w dobrych cenach. Dlatego przeczytałem, że we wtorki kursuje okręt, jest poniedziałek, więc sobie poczekamy. Okej, czy jest już wtorek? Jest wtorek. Lecimy w takim razie. Mam nadzieję, że tym razem nie spadnę do wody. Okej. Zatoka przemytników. Nie potrzebuję przemytników, potrzebuję się dostać do Free Haven. Chyba, że tak się to nazywa. No nie sądzę. Kurde! Jak oni mnie wkurzają. No miało być we wtorki, no to nie ma znowu. Już mi się Might & Magic 7 przypomina w tym momencie. Dlaczego zatoka przemytników? Kompletnie mi to nie pasuje. Kompletnie mi to nie pasuje, muszę się dostać do Free Haven jakoś. Dobra, chwila, muszę mocno pomyśleć. Spróbujemy zrobić to inaczej. Spróbujemy się dostać tędy. Na piechotę, słuchajcie. O! What the fuck? Zobaczcie. O! Jakie miłe tutaj skarby znalazłem. Idealne na sprzedaż. Straszna ścierwa. Dobra. Co to? Ochrona przed ogniem, okej. Dobra, widzicie jak warto zwiedzać. Spróbujemy to obejść. Pójdziemy na piechotę co najwyżej. Najwyżej jak się nie uda, to sobie wczytamy grę. Zobaczymy, uwaga, hoppa. Debile. Zataka przemytników, okej. I już mnie atakują od samego wstępu, jak milusio. I teraz musimy przebiec całą mapę. Pierwszy raz jestem tutaj w ogóle, nie wiem o co chodzi, ale spróbujemy przebiec. I chyba porąbało, naprawdę. Słuchajcie, ja nawet nie wiem co się dzieje, ja będę musiał tędy jeszcze wrócić, nie? Jakieś muchy latają w ogóle, ja pierdzielę. Jaka miazga. Dobra, na pałę, prosto, biegnij. Już prawie jest. Bezpieczna przystań, jest. No, kuźwa. Jesteśmy tutaj, trochę kiepsko. Trochę kiepsko, bo my musimy się dostać do miasta i sobie kupić kupiectwo. W ogóle jakim cudem mam 2500 złota, przed chwilą miałem 2200. Dostałem kasę za to, że tutaj przybyłem. Ja pierdzielę, już mnie atakują. Nikt mnie nie lubi w zasadzie w tej bezpiecznej przystani, ja nie czuję się tu zbyt bezpiecznie. Dobra. Miasto jest gdzieś tutaj za tym już. Chociaż to już jest miasto. Kto wie w sumie? Co to jest? Korzeń firny. Dobra, to już chyba jest miasto. Okej, udało się. Dotarliśmy, potem trzeba będzie niestety wrócić. Z tym może być trochę gorzej. Dobra, no to szukamy w takim razie ekspertu kupiectwa. Ekspert dyplomacji. Nic się nie dzieje. Okej, spoko, zawsze spoko. Sklepy misja. Nie chcę żadnych misji naprawdę. Na razie jestem tutaj tylko po to, żeby kupić kupiectwo. Kanały bezpiecznej przystani. Odporność magiczna. Członkostwo w gildii wody. Jasne, że chcę. W gildii powietrza. Jasne, że chcę. Dołącz do nas. Okej. Moja reputacja słynnego muzyka podąża za mną. Ale co robisz tak naprawdę? A, reputację, no tak, to Bart. Bolg.
Członkostwo w Gildii Ziemi. Wydaje mi się, że już to kuźwa wszystko kupowałem, ale kto wie. Dołącz do nas. Nic nie robisz, cyrk słońca. Dołącz do nas. Co robisz tak naprawdę, Rocklin? Rocklin to ten król. Wiecie co? Kurde, Belson, powiem wam, że to powinno być gdzieś tutaj w zasadzie ten ekspert kupiectwa. Bank, okej. Które jest w ogóle? 8 rano. To ciekawe. Tu coś jest? Co to jest? Akademia Bezpiecznej Przystani. No to tutaj powinien mnie uczyć chyba. O! Wow, 5000 doświadczenia na kolejny poziom. To naprawdę dużo jest. No tak średnio mi idzie tutaj znajdywanie tego, ale szukajmy dalej. Misja, nie. Tutaj się nic nie dzieje. Ja pierniczę, nic się nie dzieje. Gongi, coś tam gongi. Ekspert w walce... Co? Ekspert w walce mieczem. Wydaje mi się, że już był taki ekspert w Iron Fist. Gildie, ekspert sztyletu. Jules. Bieda, bieda, słuchajcie, bo nie wiem, po co tu przybyliśmy, skoro tutaj się nie da nic zrobić. O, ale tutaj mam... O, różdżka jest, zobaczcie. Różdżka, różdżka. Ile kosztuje? Zajebiście drogo. Kup. I tutaj różdżki, które się nie mieszczą tobie na półce, koleś. Fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy. Gdyby tylko jeszcze kasa na to była. Jeszcze tą wieżę sprawdźmy. Ale tu jest kolejna wieża, kurde, z tym kluczem. Ciekawe, o co chodzi. Dobra, szukamy dalej. Kup zaklęcia uczenie się. O, uczenie się! Boże, jak to by się przydało, słuchajcie. 3000, 6000 złota by nam się przydało w tym momencie. Kup zaklęcia, to też na razie nie mamy na to kasy. Tu już byliśmy chyba z 3 razy. Jak znaleźć tego, to kupiectwo? Boże, ja naprawdę potrzebuję tego jak nic. Sklepy, misja. O, tu coś jest nowego, ale to nie też nie jest ten typ. To nie ten typ. Tu może być. Statki. Pióra. To ty pewnie pióra Harpis kupujesz. Kolejne kanały. Posąg Archibalda. Dołącz do nas. Kolejny bard, który nam zwiększy reputację. Jest i karczma. Dobra. Żarcie sobie kupiliśmy przynajmniej. Ojejo, to jest właśnie domena Might and Magic, słuchajcie, te szukanie po sklepach konkretnej osoby, nie? Dołącz do nas, nic mi nie zaoferujesz, to do widzenia. Dołącz do nas. A jestem pewien, że to było gdzieś tutaj niżej, nie? Ja jestem tego absolutnie pewien w tym momencie. Że to był któryś z tych kuźwa domków, bo sprawdzałem to dokładnie na mapie, żeby wiedzieć, co na ten odcinek zrobić, nie? Ejo. Ekspert kupiectwa, kuźwa znalazłem. Ty, tak, 2000. I teraz nie stać mi już na nic. Zapiszmy. Spróbujemy może wrócić w takim razie ten. Spróbujemy wrócić statkiem. O, sobeczki. Biały napój, zielony. Biały napój. Zielony, dobra, co robi zielony? Wytrzymałość daje, a biały... Szczęście. Okej. Okay. Wytrzymałość. Komu najbardziej się przyda wytrzymałość, słuchajcie? Wytrzymałość 15, 13, 20, 13. No najmniej macie wy dwaj w zasadzie. Łucznik, no jemu by się przydała wytrzymałość, bo to nasz koks jest. A tobie damy szczęście, bo ty tutaj otwierasz te wszystkie staty. Tfu, te wszystkie rzeczy. Przykro mi, przyjdźcie innego dnia. No dobra, okej, okay, zawsze spoko. 11. W takim razie sobie poczekamy. Odpoczywaj 8 godzin. Potyczka. Kto mnie atakuje? Kule ognia, słuchajcie. A oni śpią! Nie, to nie ma sensu, słuchajcie. Ja jestem trochę zagubiony. Ja kompletnie już nie wiem, co mam robić, ale dobra. Spróbujemy jeszcze raz przebyć tą drogę na piechotę. Bo czemu nie? Okej. Okay. Dobra, no to próbujemy.
Raz nam się udało, to czemu ma nam się teraz nie udać w zasadzie? I teraz mocno mamy w prawo odbić. Tak, do Bootleg Bay. I teraz my musimy odbić mocno w dół. Kurwa! Nie, nie! Jak to zesrałem! Strasznie to zepsułem. Ale może damy radę. Tak, chyba damy radę. Jeszcze się w nich zblokowałem, nie? Tak. Zamykaj Iron Fist. Super. O, dostałem shota. Tutaj! Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dlaczego tutaj? Jak, co to za w ogóle kule ognia? Jak się... Ludzie, ja się nie wiem, jak się stąd wydostać się. O! 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 Lebeka! Chyba tak się nie powinno w to grać za bardzo, słuchajcie. Jest źle, jest źle. Dobra, jest w zasadzie dobrze. Strasznie ich dużo, strasznie ich dużo. Przesadzone. Za dużo stworów dali do tej gry. Zdecydowanie za dużo. Dobrze, F2. No i jesteśmy tutaj w takim razie. Od razu rzucę sobie magiczne oko na wypadek, jakby nas atakowali. Mamy mało złota, więc przydałoby się od razu sobie do... no właśnie, to by się przydało kupić. 1600, cholera. O właśnie, czy nie mam jakichś rzeczy? Mam rzeczy, super. No to sprzedajemy w takim razie. Benz. Dobra, skórzane buty też. I sprzedaj też to. Okej. Mamy 600, no trochę biednie. I ty sprzedajesz tylko kuszę. Dobra, musimy znaleźć typa od koni. Żeby do... Jest, subcio. Są jakieś podkowy może? Dołącz do nas. Zaczarowana kolczuga. Najlepszym sklepem z zbrojem w całym Enret jest zaczarowana koszt kolczuga. I co ty robisz? Więc informacji. Nieograniczona naprawa pancerzy. To brzmi bardzo fajnie, wiecie? To brzmi bardzo fajnie. Nieograniczona naprawa pancerzy. Ale jeśli to są tylko pancerze, a nie bronie... Nowy Sarpigal, dobra, może być. I znowu jesteśmy spłukani, ale jesteśmy chyba na plusie, bo nakupiliśmy sporo umiejętności. Przy okazji on ma wreszcie kuźwa kupiectwo na ekspercie, ale Rush po prostu był niesamowity. No dobra. Moi drodzy, do tych, którzy grali albo ogarniają bardziej Mighty Magic, czyli do Bobra też i do Szuszura, napiszcie mi, co ja mam zrobić z Jerominem. W sensie, jakiego... Na wypadek jakby była walka wręcz, a na pewno będzie. On nie może z tą pałą chodzić, bo to jest jakaś tragedia. Co mu wykupić? Co warto wykupić dla tego łucznika? Sztylet mu wykupić? Czy mu wykupić kij? Czy mu wykupić topory? Bo w zasadzie muszę mu coś wykupić i kupić po prostu lepszą broń, bo on nie zadaje żadnych obrażeń. Ten zadaje minimalne obrażenia, więc praktycznie tylko tych dwóch zadaje jakiekolwiek obrażenia w walce wręcz. A walka wręcz mi się bardzo przydaje. O czym wiecie doskonale. Dobra, idziemy na tą królową pająków. Może dostaniemy jakiś gruby hajs z tego. Zobaczymy. Kurna. Dobra, dostał hita. Coś tam leżało. Jest słodko. Bystry jest, jest bystry. Dawajcie te pająki, teraz jestem gotowy na was. My anus is ready. Coś tam było. A może i nie? Nie, to pod spodem. Właśnie, tu jest jeszcze drugi poziom tych jaskiń podziemnych. Okej, i o co chodzi? W prawo, w dół, teleport. W górę, w prawo chcemy iść. Dobra. F11 zapisujemy. Zapiszę sobie jeszcze na zwykłym save'ie. Okej. Mam nadzieję, że ekspert kupiectwa nam bardzo pomoże. Pierdolone potwory. No, ładnie lecimy, ładnie lecimy.
O, królewska. Ależ twarda sztuka, ale twarda sztuka. Dobra, lecimy dalej. Bardzo duże są te jaskinie. I znowu nie trafiłem. I dwie kobry. Dobra, trochę się cofniemy. Lecz typa. Słabo z celnością, panowie i panie. A raczej panowie. Słabiutko z tą celnością. Ale ekspert w łuku myślę, że będzie całkiem ładnie tutaj im obrażenia zadawał. Tak myślę. Bo mamy eksperta w łuku i on zadaje 11-16. Cała reszta zadaje do 11. No to też nie jest źle praktycznie. I co my tu mamy? Mamy prosto jeden korytarz. Aha, pająki, pająki. Słyszę, słyszę, słyszę. Ping! I to dwa grube. Już zatruci jesteśmy. Znowu nie kupię eliksiru, bo w zasadzie nie było. Nie, to nie ma sensu. Ja praktycznie im nic nie zadaję. Dobra. Przydałoby się bardzo dużo tych... znaleźć jakiś czaru, leczenie trucizny czy coś takiego, ale naprawdę... Dobra, może my mamy coś takiego. Błogosławieństwo, ochrona przed ogniem, ochrona przed trucizną, no fajnie, no rzućmy sobie, skoro to i tak nie działa. No i zobaczmy, czy tutaj nie będzie jakiś królowej pajęczyn. Królowa pajęczyn! Jest za to dużo kobr, ale mam nadzieję, że damy radę. Okej. Dawaj, strzelajcie, strzelajcie, dacie radę, damy radę, damy radę. To podejście będzie tym razem sukcesem, słuchajcie. Jest strasznie dużo potworów. Ja pierdzielę, zobaczcie jak się wysypują. Dawaj. Aż ty kurna. Ty kurwa gnoju. Okej. Za ostre. Za ostro tu jest. Jest naprawdę wredna lokacja. Ja się nie dziwię, że ja tutaj sobie nie dawałem rady na streamie. Naprawdę, ja nie rozumiem w ogóle. Pierwsza pomoc, okej. Poleczmy trochę ich. Muszę się nauczyć tego koniecznie czaru, co leczy tą truciznę, bo to jest jakaś zagłada. Zobaczcie, tylko Jan i Jeromin tutaj sobie dają radę. W zasadzie, gdzie tu można iść? Jeśli pójdę tutaj w bok, to będzie też fajnie w sumie. Dobra, pójdźmy tutaj w bok w takim razie. Dobra, spider! Ja pierdzielę, ludzie, ja tutaj nie... ja jestem tak bardzo tutaj nieprzygotowany! Przejebane, słuchajcie, ja już naprawdę nie wiem co mam robić w tym momencie. Czy wychodzić stąd, czy już tu nigdy nie wracać, czy się leczyć. Kurwa, ja w ogóle nie wiem co ja mam tu robić. Szuro Bobru piszą mi już od 3 odcinków. Idź, dasz radę tutaj, dasz radę. Zabierz królową pająków, będzie nagroda. Super. Na zwykłych nietoperzach ginę. Chodź kurwy synu tutaj. Dobra, poszło jakoś, wow. Ostro. Ojku. No dobra, leczmy ich, no cóż robić. Cicho ptaku. Podleczę ich jakoś tak na maksa. Przydałoby się jakieś zbiorowe leczenie, coś w tym stylu, nie? Okej. Mi jest już, ludzie, mi jest już gorąco z nerwów, nie? Nie dlatego, że się denerwuję, no w zasadzie nie dlatego, że tu jest jakaś nerwowa sytuacja, tylko dlatego, że jestem po prostu wkurwiony na tą grę, bo... Nie wiem. Zdobyć tutaj tą kasę na ten sprzęt, kupić sprzęt, to w zasadzie jest całkiem przyjemnie.
ale przebijanie się przez te chmary mobów to jest jakiś koszmar. To jest zdecydowanie najtrudniejsza część całej gry. Całej gry, w zasadzie całej serii. Przynajmniej jeśli mówimy od szóstki do dziewiątki. Chociaż dziewiątka też jest trudna. Dobra, ten tutaj już dostał w pierdziel. Już wszyscy są chorzy w tym momencie. Ale Bolek jeszcze wygląda na gościa, który stara się ogarniać. A cała reszta to już w ogóle ma zamknięte oczy. Ten pająk kurwa w ogóle nie umiera, nie? Okej. O, dobra. Dobra. No nic, trzeba leczyć. Bez leczenia tutaj się nie da grać. Dobra, ty koleś rzucasz światło pochodni. Ty rzucasz magiczne oko jeszcze raz. Zapisujemy. Spójrzcie, aż jest żółto na mapie od trupów, nie? Jest po prostu żółto. Idą pająki. Okej, okay, poszło jakoś. Dobra, i teraz jesteśmy praktycznie już pod mostem. Nie wiem, co to tam tak stęka, ale... Pająki. No dobra, spoko. O Boże! Olbrzymi pająk. Ja się nie dziwię, że... O kurwa. Ja się nie dziwię, że Szuro się tak wystraszył. Sam się wystraszyłem. Spróbujemy ich na dystans zdejmować. No niestety, taka jest strategia, słuchajcie. Dobra, jakoś poszło. Jeszcze jeden jest chyba, tak mi się wydaje. No tak, największy podszedł obok. O, będzie na niego zaklęcie. Dobra. Ochrona przed trucizną, usunięcie strachu, medytacja. Ty będziesz leczył. Dobry jest. Mocny jest. Mocny koleś. Ale daliśmy radę, słuchajcie. Nie wiem jakim cudem, ale daliśmy radę. I było dobrze. Okej, okay, a gdzie są wszystkie moje eliksiry? Są tutaj, dobrze. Kto je ma? Ty je masz, okej. Okay. Lecimy dalej. Już myślałem, że to jest królowa pająków, ale jednak nie. F11. Lecz. Najważniejsze, że mamy dużo eliksirów. Coś tam jest w ogóle? Jakieś jest skrzynia, słuchajcie. Jest teleport. Zwany teleporter w tej bajce. F11. I udało się nam troszkę kaski zdobyć. Identyfikujemy na sprzedaż. Krwawy sztylet, może nawet lepszy, nie wiem. Odporność. Dobra, jemu to damy. I płonąca strzała. Wydaje mi się, że już to masz. No dobra, czyli na sprzedaż w zasadzie. No i spróbujmy mu to dać. Co to jest w ogóle? Bo mamy tutaj 3 sztylety. Wartość 100. 2D2, okej, okay, sekunda. 2, 1, 4. 2, 1, 4, super. Super, czyli to na sprzedaż leci. Tu leczymy. No i sprawdzamy teleportera. Sprawa dla reportera, super. Dobra, to biegniemy jeszcze raz, bo nas to cofnęło. A to jest dobry sposób, słuchajcie, bo jeśli na przykład byśmy poszli do tego tunelu, w którym byliśmy i na przykład by nas zapędziły te pająki w kozi róg, to byśmy w zasadzie mogli uciec tym teleportem, zamiast na przykład się przedzierać przez nie. Okej. Okay. Czyli jesteśmy w zasadzie w punkcie wyjścia, jesteśmy znowu tutaj. B. Światło pochodni. Magiczne oko. I dużo kobr tam jest. Zajebiście dużo kobr. Ładnie. To mi się bardzo podobało. Ten element walki. I tutaj spójrzcie na mapę. Góra. Spójrzcie, co się dzieje. To jest kuźwa snake pit totalny. Tu jest bardzo niebezpiecznie. F11. Cofamy.
Cofniemy, cofniemy, cofniemy. Słuchajcie, przynajmniej dotąd cofniemy. Kobra królewska leci. Okej, okay, trochę z nią trzeba bardziej ostrożnie, bo tu jest niebezpiecznie. Uciekaj, 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 uciekaj. Ona bardzo mocno bije. Poszła. Co za kuźwa węże. Tu coś jest. Nie, tutaj. Gdzieś tu się kręci. Skurczyzn, jesteś, dobra. Dziab, dziab, dziab w tył głowy. Okej, okay, damy radę, słuchajcie, damy radę. Faktycznie jest źle, jest źle, jest ciężko, ale jest łatwiej niż wtedy. Gdzie jest królowa pająków przede wszystkim? Dobra, cofnijmy troszkę. Idą za nami, idą, idą, idą za nami, dobrze. Ajajaj, ale nie trafiłem. Okej. Super, mega, udało nam się. Udało nam się, lecimy sprawdzić te korytarze. Gdzie jest królowa pająków przede wszystkim? To mnie zastanawia. Pewnie głębiej. Ale sukinsyny są szybkie, kurde. Dobra, poszło. Ładnie wybijamy, ładnie. Tym razem mi się bardzo podoba. Magiczne oko. Okej, okay, mamy jajo kobry. Bierzmy sobie, nie wiem po co, ale chyba się gdzieś sprzedaje te jaja. Ale jaja. No i mamy amulet niezidentyfikowany. Kuźwa, znieście to. Znieście to. Zabijcie to, zanim zniesie jaja. Teraz F11, lecimy dalej. Może tu będzie królowa pająków. Od razu sobie podleczymy naszych magów. I tu jest bardzo niebezpiecznie. Dużo ich tu, dużo ich tu, dużo ich tu. Boże, spójrzcie na trupy swoich przyjaciół. W ogóle Jan to musi być jakiś zdrajca, skoro jest cały czas tak bardzo odporny. Spójrzcie. Wszyscy chorzy, a Jan zdrowy. Dobra, jest pająk, więc oznacza, że jest dobrze. Oj, tu jest, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Muszę cofnąć, muszę cofnąć. Muszę cofnąć, muszę cofnąć, bardzo mocno muszę cofnąć. Jezus Maria, ile ich tam idzie? To jest cała chmara. Ja nie wiem, czy ja to wybiję kiedykolwiek w życiu. Kula ognia by się przydała. Kill it with fire! Dobra, tu mamy dużą jaskinię, więc można sobie ich ładnie... A, obchodzą mnie, zobaczcie, jakie kuźwa mądrale. Hajong. Uja pierdziele. Spadłem, nie jest dobrze. Jejku, chyba nie damy rady jednak, wiecie? Chyba nie damy rady. Chyba jest kiepsko troszkę z nami. Okej, okay, pito. Skończyły nam się eliksiry many w tym momencie, wszystko zużyliśmy. Czy mamy jakiś eliksir życia? Mamy. To dla ciebie. Spróbujemy jeszcze raz podejście zrobić. Najwyżej się wrócimy. Dobra, to jest gdzieś w tym kierunku mniej więcej. Tak, i już tam się kryją. Zobaczcie, jakie skurczysyny. Strasznie dużo ich tu jest. A widzieliście, ile pająków było? Ja myślałem, że już się nigdy nie z tego uścisku nie uwolnię. Pierdole. Wszyscy na redzie stoją w ogóle. Zajebiście jest. No dawaj, leczysz. Okej. Okay. Ale ich daleko zapędziłem swoją drogą, matko. Słuchajcie, nie wiem, po co ja tam idę. Ja mam... Wszyscy są chorzy, wszyscy są na czerwono. Gdybym miał jakiś teleport do miasta, to byłoby super. Taki na przykład z Diablo. Town Portal Scroll, czy coś takiego. Jeju, ale to byłoby przyjemne. Dobra, jakoś poszło. Tam jeszcze coś się skrywa. Jest typek. Okej. Okay.
Dobra, spoko. Już many nie masz pewnie, no tak. W 11. Tyle trupów, a w ogóle złoto z nich nie wypada, kurde. Ale to już chyba jest ostatnia, słuchajcie, ten... Ojej, tam jest ich bardzo dużo. Dobra, cofnijmy się troszkę. Słuchajcie, będziemy kończyć już odcinek w zasadzie. Bo jak widzicie, jest już 30 minut na liczniku. A my wciąż nie wyczyściliśmy tej kuźwa. Wszyscy już są chorzy, co tam? Co się będziemy? Super! Jeden obrażeń dla pająka zadałem. Czyjcie? I weźcie tu przeżyjcie. Dobra. Ajajaj, nie masz many, no właśnie. A co z tym, ja może zjem to? O, berisy można zjeść. Od razu. Prawie nic nie przywraca, ale... coś tam robi, nie? Dobra, F11. Tu jeszcze jeden jest typek, z tego co widzę. Jest pajączek, dobra. Ojejku, to już chyba musi być ostatnia komnata, królowej w zasadzie. Ale jeśli to jest królowa, to tu na stówę będzie bardzo dużo jeszcze pająków. Gdzie tam ostatnia komnata? Zobaczcie, jak się mapa rysuje. Boże, spójrzcie na mapę. Nie. To jest za trudne dla mnie. Nie na ten moment. Musimy wrócić się poleczyć. Musimy koniecznie wrócić się poleczyć. I wrócić tutaj w kolejnym odcinku. Dobra, ja się z wami żegnam. Nie ma sensu, żebyście oglądali, jak tutaj wracam do miasta tym Need for Speedem. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku i o komentarzu. No i cóż, w kolejnym odcinku dokończymy czyszczenie tego. Widzicie, idzie bardzo źle. Po prostu... O, ja w ogóle jeszcze źle poszedłem chyba. Idzie bardzo źle, ponieważ no cały czas nie giniemy, ale dostajemy ostry pierdol. Jeszcze źle poszedłem. A obszar jest olbrzymi. Obszar jest zdecydowanie olbrzymi. Spójrzcie na niego. Nawet się na mapie nie mieści, nawet się nie da mapy ruszyć. Także jeśli macie jakieś rady czy coś tam, coś takiego, to będę wdzięczny. A tymczasem już się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się i cześć, pa pa, hej.